Piątek, 20 dzień października, Barbara Kasińska. Dzień dobry. Zapraszam na dzisiejsze Telefakty. Ostra karta zyskuje na popularności. Architektura w muzeum. Po szczęście pobiegną z dynią. Od kilku miesięcy ostrowczanie mogą korzystać z karty mieszkańca, która uprawnia do korzystania ze zniżek. Do tego partnerskiego programu sukcesywnie dołączają lokalne firmy. Dziś odbyła się konferencja, podczas której wiceprezydent Artur Łakomiec przedstawił nowych partnerów. 6 firm z Ostrowca Świętokrzyskiego przystąpiło do programu Ostrowiecka Karta Mieszkańca. Przystąpiłem do karty, ponieważ uważam, że to jest dobra promocja firmy, a także pozyskiwanie nowych klientów dzięki narzędziom Ostrej Karty. Właściciele firm nie ukrywają, że widzą również w tym projekcie dla siebie korzyści. Dla nich to szansa na pozyskanie choćby nowych klientów. To jest to takie dla nas fantastyczne narzędzie marketingowe, uważam, ponieważ nie tylko możemy pokazać wszystkim mieszkańcom, czym się zajmujemy i dać im preferencyjne ceny, ale również jest to narzędzie, które pozwala nam pozyskiwać nowych klientów, którzy dotychczas o nas nie wiedzieli. Program Ostrowiecka Karta Mieszkańca działa od czerwca bieżącego roku. Z aplikacji korzysta już ponad 4000 osób. Ostra Karta to jest bardzo prosta aplikacja, którą można sobie ściągnąć na telefon, z której bardzo dużo korzyści można osiągnąć ze względu na to, że na przykład idąc do kina, czy idąc na basen, czy korzystając z Centrum Tradycji Hutnictwa, czy też kupując, czy biorąc usługi od właśnie naszych partnerów prywatnych, mają z tego tytułu po prostu zniżki, czyli po prostu taniej płacą. Ostra Karta, czyli Ostrowiecka Karta Mieszkańca, jest programem skierowanym do mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, którzy są w nim zameldowani bądź płacą w tym mieście podatki. I chcemy, żeby jak najwięcej naszych mieszkańców skorzystało właśnie z Ostrej Karty i przede wszystkim, żeby ta interakcja była obopólna w takim słowa znaczeniu, żebyśmy wszyscy mieli korzyści. Miasto, że może pomóc mieszkańcom, mieszkańcy, że będą płacić taniej za towary, usługi, a przedsiębiorcy, że będą mogli się właśnie czy poprzez portal miejski, czy poprzez właśnie obrandowanie i zwiększoną ilość klientów mogli powiększać swoje zyski. Do tej pory uczestnictwo w programie uprawniało do korzystania ze zniżek, rabatów i ulg przy zakupie biletów wstępu m.in. na basen, do kina, czy do strefy odkrywania wyobraźni i aktywności. Udział partnerów prywatnych poszerza katalog usług, za które posiadacze Ostrej Karty będą płacili mniej. Piątek to dobry dzień do zaplanowania weekendu. Można go spędzić odwiedzając Ostrowiecką Galerię Sztuki, a pracownicy Biura Wystaw Artystycznych zachęcają nie tylko do oglądania aktualnych wystaw, ale także do aktywnego udziału w warsztatach. Dwie wyjątkowe wystawy można jeszcze zwiedzać w Biurze Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jakub Ciężki i Lidia Kot połączyli siły i powstała niezwykła prezentacja pod nazwą Perspektywa mieszka w ciele. Obrazy, które w niezwykły sposób oddziałują na widza, na nasze poczucie, na naszą stabilność, poczucie również perspektywy. I to zderzamy z instalacją Lidii Kot, która znajduje się na czwartej sali, instalacją, która z kolei odkrywa przed nami bardzo ogromne, szerokie pole do interpretacji całego spektrum czerni i ciemności. Wystawa, która jest obecnie prezentowana w BWA, to m.in. bardzo ciekawy eksperyment naukowy, mający na celu pokazanie, czy osoby niewidome mogą tworzyć i jak postrzegają świat. O tym opowiada i do takich refleksji zachęca praca, instalacja Lidii Kot, która w sposób świadomy została umieszczona w niższej sali, tak żeby też ta sensoryka i wizualność obrazów Kuby zestawiona ze zmianą poziomów architektury, przejściem do obiektu Lidii Kot ma wywołać określone wrażenia. Do tego zachęcamy.
Ostrowieckie BWA posiada również bardzo ciekawą ofertę edukacyjną zarówno dla dzieci, jak i młodzieży. To cykl warsztatów odbywających się pod hasłem Akcja Abstrakcja. Jeśli chodzi o dzieci i młodzież, podzieliliśmy tym razem nasze warsztaty na dwie grupy. Dzieci przedszkolne i młodzież wczesnoszkolna oraz licealiści, uczniowie szkół ponadpodstawowych. Zderzamy się, konfrontujemy się z tą sztuką, rozmawiamy o roli abstrakcji, o tym właśnie jak postrzegamy świat, rola koloru, ale także tutaj bardziej do osób starszych, do starszej młodzieży, jak się łączy geometria w sztuce, jakie są relacje między płaszczyzną, kolorem, ale także jaką rolę odgrywa wyobraźnia, ale co jeszcze ważniejsze, jak w abstrakcji możemy dostrzec połączenie muzyki, geometrii, koloru, ale także innych form sztuki. Warsztaty dla dzieci i młodzieży prowadzone są dla grup zorganizowanych po wcześniejszym zapisaniu się. Już wkrótce z takich warsztatów będą mogły skorzystać również osoby dorosłe. Nie jutro, jak wstępnie planowano, ale za tydzień, w sobotę, odbędą się warsztaty na Krzemionkach. Rozpoczął się czas grzybobrania. Jak już informowaliśmy, pracownicy Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki zapraszają do tajemniczego świata grzybów na ciekawe warsztaty z cyklu Sobota w Muzeum. Aby wziąć w nich udział, należy wcześniej się zapisać mailowo lub telefonicznie. Zapisy będą trwać do 27 października, a warsztaty Tajemniczy Świat Grzybów odbędą się 28 października. Początek o godzinie 11. W najbliższą niedzielę o godzinie 16 podwójny wernisaż odbędzie się w Pałacu Wielopolskich. Na dwa wernisaże zapraszają w niedzielę 22 października do Pałacu Wielopolskich pracownicy Muzeum Historyczno-Archeologicznego. Tożsamość 100 lat polskiej architektury oraz ruch tektoniczny powojenna architektura województwa świętokrzyskiego. Łączy je organizator, czyli Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. To, że są obie wystawami, które jeżdżą, odwiedzają kolejne miasta, tożsamość w całej Polsce od Szczecina po Ostrowiec. Z kolei ruch tektoniczny to wystawa, która będzie odwiedzała różne miasta w województwie świętokrzyskim. I też łączy sposób narracji, w której wstawiamy na opowiadanie o architekturze nie dla profesjonalistów, tylko dla laików, dla osób zainteresowanych może nie tylko architekturą, ale historią swojego miasta, swojej małej ojczyzny i w ten sposób chcemy ich zainteresować także historią sztuki, historią architektury. Region obfituje w bogactwa mineralne od złóż piaskowców, wapieni oraz rud żelaza, miedzi czy ołowiu po unikatowy krzemień pasiasty. Te również składają się na wystawę. Zostaną one zaprezentowane na specjalnych makietach. Tutaj w nawiązaniu właśnie do tradycji regionalnych, także nie same treść wystawy, ale też jej forma nawiązuje do regionu, bo też będą kamienie, które pochodzą ze złóż ze Świętokrzyskiego i też o tym będzie trochę wystawa, dlatego też ruch tektoniczny i ten tytuł, to także tytuł przewodnika, który wydaliśmy po województwie świętokrzyskim. Wernisaże obu wystaw rozpoczną się o godzinie 16. Wystawy będą prezentowane do 28 stycznia 2024 roku. Wystawa to efekt dyskusji o zachodzących zmianach w polskiej architekturze i urbanistyce ostatniego stulecia. To okazja nie tylko do promocji polskiej kultury architektonicznej, lecz zachęta do refleksji nad naszym otoczeniem i jakością przestrzeni, w której żyjemy. Mówiąc o wydarzeniach kulturalnych, przypominamy, że w tym roku nauczycielski chór Coro Cantorum, działający przy Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu, obchodzi jubileusz 30-lecia. Koncert jubileuszowy zorganizowano dziś, a ponieważ wejściówki rozeszły się błyskawicznie, to nasza telewizja ten koncert zarejestruje i już wkrótce będą go Państwo mogli obejrzeć na antenie Lokalna TV. Miejskie Centrum Kultury przystąpiło do kolejnej edycji projektu Spotkania z Tradycją.
Już po raz drugi Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje projekt zatytułowany Spotkania z tradycją, gdzie podczas jego realizacji prezentowane są najważniejsze dla polskiej wsi obrzędy ludowe. W ubiegłym roku było to kiszenie kapusty, natomiast w tym roku będzie to teatr obrzędowy pranie. Myślę, że pranie takie tradycyjne, nie w pralce automatycznej, też dostarczy niesamowitych emocji. Będą nas oczywiście wspierać profesjonalistki z koła gospodyń wiejskich z Bodzechowa, to Słoneczny Krąg, to są te organizacje, które są przekaźnikiem między przeszłością, czyli folklorem, ten, który już coraz bardziej nam zanika, a teraźniejszością, więc myślę, że 100 uczniów, bo około tyle osób przewidzieliśmy na to wydarzenie, doświadczy czegoś, czego doświadczały nasze babcie, prababcie, bo pralka automatyczna to już lata 70., wcześniej jeszcze franie, ręczne pranie, a takie pranie, które były w strumykach, bez chemii, które nie zanieczyszczały środowiska, ale też te rozmowy przy praniu. Myślę, że to jest cały obrzęd, który będzie na pewno utkwi w młodych ludziach na długo. Projekt ma na celu pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, artystycznego oraz tradycji ludowych z regionu świętokrzyskiego. Zresztą namawiamy do tego, żeby po takim obecności u nas tutaj w Ostrowieckim Browarze Kultury, żeby sobie to weryfikować ze swoimi babciami. Być może one też będą pamiętać i będą dumne z tego, że wnuczka czy wnuczek pamiętają o takich rzeczach, które dzisiaj już faktycznie z naszego życia znikają. A też to wydarzenie jest możliwe dzięki wsparciu z Narodowego Centrum Kultury, za co jesteśmy szczególnie wdzięczni, bo oprócz tych tradycji przemysłowych, Ostrowiec naprawdę, jak każde miasto w Polsce, ma też te korzenie wiejskie, tak mogę powiedzieć. Pokazy odbędą się 24, 25 i 26 października w Ostrowieckim Browarze Kultury. W ramach projektów odbędzie się 5 pokazów, które skierowane są do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu ostrowieckiego. Spotkania z tradycją będziemy podglądali z naszą kamerą, a skoro o tradycji mowa, to w niedzielę w imieniu organizatorów zapraszamy na dyniowy bieg po szczęście. W najbliższą niedzielę w ośrodku wypoczynkowym na Gutwinie odbędzie się dyniowy bieg po szczęście. Organizatorami wydarzenia są nauczyciele zespołu szkół specjalnych oraz członkowie Stowarzyszenia Ostrowieckich Biegaczy Ostrobiec. Wydarzenie będzie miało charakter sportowy. Dla uczestników przygotowano 2 trasy biegowe. Jedna na dystansie kilometra, druga na dystansie 5 kilometrów. Będzie również 5-kilometrowy marsz z kijkami Nordic Walking. Będzie również możliwość morsowania. Dyniowy bieg po szczęście to również akcja promująca zespół szkół specjalnych i osiągnięcia jego wychowanków. Sportowym atrakcjom będzie towarzyszył kiermasz ciast, książek i rękodzieła, z którego całkowity dochód zostanie przeznaczony na terapię i rehabilitację podopiecznych zespołu szkół specjalnych. Biegom, które odbywają się na Gutwinie, często towarzyszą spacerowicze z kijkami. Ostrowiecka grupa Kijowa Watacha zaprosiła do Ostrowca Aleksandra Wilanowskiego, autora książki Nordic Walking. Spotkanie odbędzie się jutro o godzinie 14 w Bibliotece Akademii Nauk Stosowanych imienia Gołuchowskiego. Aleksander Wilanowski jest najlepszym technikiem Nordic Walking w Polsce. Podczas spotkania w Ostrowcu będzie można nabyć książki i oczywiście zdobyć autograf gościa. W dzisiejszych Telefaktach to wszystko. Dziękuję za uwagę. Kolejne w poniedziałek o stałej porze, a za chwilę prognoza pogody. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca Świętokrzyskiego i regionu. Dziś w nocy zachmurzenie umiarkowane, termometry wskażą 13 stopni Celsjusza. Wiatr południowy o sile od 10 do 25 km na godzinę. Ciśnienie niskie 994 hektopaskale, biometr korzystny. Jutro w dzień ciepło, ale deszczowo. Maksymalnie na termometrach zobaczymy do 23 stopni Celsjusza. Wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 7 km na godzinę, na barometrach 1002 hektopaskale, warunki biometeo niekorzystne. To była prognoza pogody.
Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.